siema, jazda to nie wszystko. Trzeba też robić serwis i dbać o sprzęty. I dzisiaj przyszedł taki właśnie dzień. Mike! Ten to zawsze gdzieś taki pracownik miesiąca. A jestem ciekawy, jak sobie Tomek poradzi z wymianą oleju. Kuba to już tam parę razy ze mną robił takie wymianki, ale Tomek nigdy. Raz w Kajosie wymieniał, ale zajęło mu to, nie wiem, z 2 godziny bite. Problemy były. 3 podpory ekipy. No jesteś, no. Idziemy na szamanie. Jak to jest? On tu sobie przejdzie, a ja jak ja mam wejść? Z buta. O, za pierwszym razem. No i dzisiaj chciałbym chłopakom zrobić zawody. Ja też będę uczestniczył. Kto szybciej wymieni olej w motocyklu? A do zgarnięcia? Myślę jednorazowo ktoś stawia nam wyjazd. Kto przegra? Kto przegra, stawia wyjazd taki na enduro. Czyli paliwo do motocykli, do busa i całą otoczkę, czyli kawa, lody, herbata. Takie zawody zrobimy. Jak myślicie? Ja już myślę, kto tu może przegrać. Tylko nie mówcie, że Tomka zaraz, ja tak nie mówię. Być może, że to będzie Kuba, być może, że to będę ja. Ale i tak wszyscy myślą Tomek. Już tu się położyłeś, ale ty ładny jesteś. Już przyjechali, nie wiedzą nawet, co ich czeka. Siema, enduro! Siema. To ma największa pasja, inaczej się nie umiem. Enduro! Siema! Mam dzisiaj dla was zawody, słuchajcie. Jakie zawody? Znaczy, no jest coś do przegrania, do wygrania. Znowu do przegrania. Kto przegra, stawia wyjazd cały. Dokąd? No ja nie wiem, no tam gdzie pojedziemy. Na Godziębę. Nie, na Godziębę, jakiś szybki. Słuchajcie, wymyśliłem tak. Kto szybciej wymieni olej w sprzęcie? Znaczy, no ten, kto przegra, to ale stawia. Jak to się robi? Trzeba go na początku odpalić, żeby się trochę nagrzał. A nie, nie, śruby popuszczamy na zimnym. Na zimnym? No, Kuba, odpalić. Dobra, bo to ty... będzie niesprawiedliwe, bo my pierwszy raz robimy. Ja odpalę. Nie, no nie odpalaj. Śruby trzeba popuścić na zimnym. To ja dam wam fory i ja zacznę pół godziny po was. Pooglądać, co tu trzeba zrobić. Słuchaj, tak. Nie masz obudowy od spodu, no to spoko, nie? Ojej. Znajdujesz tylko sobie śrubę. A już znalazłem, dobrze. Tylko ją popuszczasz, nie? A Kuba? Kuba ma osłonę pod spodem? Czekaj, panie, tu się tak robi. Kubie w ogóle trzeba wystawić tam sprzęciora, żeby... Tu masz do wlewania oleju, nie? No właśnie wiem. Tam... No to z tej strony musi być gdzieś. Z tej widzisz? Słuchajcie, zaczniemy od przygotowania kluczy. Jak wszyscy przygotują sobie już klucze... Poczekaj, Kupciuś. Będzie genialny. Patrz, jakie ożywienie. Poczekaj, Kuba. I co, zagadka? Nie, no tam będzie. A w ogóle... Ty, a słuchajcie, a kto wygra, no to co zgarnia? Nie wiem. Będziesz w wąwozy wjeżdżał, co? To plan B. Plan B. A, szykujemy narzędzia. Dobrze. Czekaj, co ja potrzebuję za klucz? Dobra, ja już wiem, co ja potrzebuję. Ale czemu mój jest brudny? A powinien być czysty. Kuba, wziąłeś mi ten łamany klucz. Nie wziąłem. Gdzie go dałeś? Masz. Ty masz już na saskę swoją? Ja już mam. No to dobra, to teraz trzeba dopasować do mojego. Ja jestem gotowy, mogę iść odpalać już brykę. Ja też gotowy. No to dobra, to chodźcie, wszyscy wystawimy. Odpalimy, niech się motocykle zagrzeją, spuścimy olej. Dobra, wyjeżdżamy, Kuba. O! No to bestia jedzie. Moja już odpalona. O! Za pierwszym razem! Piona, no super! No i ten szef odpalił za pierwszym razem. O, to będę odpalił za pierwszym razem. Jazda. Jazda. Na koło mu daj, na koło. Ale byś go pociągnął, co? A stanie dałeś? Wyłączyłem już, podgasło. A pani go odkręciłeś? Bez gazu to się odpala, bez gazu.
a tu co was gadzą. A moją betę bez gazu. Enda, enda, enda. Beta, beta! Beta, beta! Kable do skutera. Git. No uważaj, bo faktycznie jak... Ale ci kopci. Trzy potwory. Ekipa najlepsza, mówię wam. U mnie już ścieka olej. U mnie też. U Kuby też. U Kuby też. Muszę podstawkę dać pod nogę, żeby no, wyprostować go. Ale brudny ten olej też od tej skrzyni biegów. No widzisz? Dobrze, że... Pół litra wejdzie, więcej nie wejdzie. Houston. O, Houston, Houston, Maciek. Gdzieś ty był? Mechanik. Mechanik przyszedł. Mechanik. Pracownik miesiąca. Pracownik miesiąca, chodź. Chodź, wymieniaj olej. Pierwszy przychodzi z robotu, ostatni chodzi. No. Ciągle nadgodziny bierze. Co się stało, Kuba? Kto w ten? O Jezu. Zobacz. Zasypiany. Widziałeś? Ale gdzieś... Jaki ty filtr... No, duży filtr, nie? Czekaj, trzeba zobaczyć jak to... Dobra, metal tu idzie, tam idzie guma. Bo znam przypadek, że ktoś odwrotnie filtr założył akurat do Hondy i no, było słabo. Filmowiec Kuba dostał czkawki. Nie jest ci zimno? Czkawki dostajesz jak ci zimno jest. Jest mi gorąco. Zobacz, dostał. 30 zł taki filtr. Poczekaj, cię przestraszę. Bum! Masz jeszcze czkawkę? Oj, mam. Masz? Dobra, by trzeba było go... Nasączyć. Nasączyć. Polecam kupować w litrowych. Zaleję go. A ty jak masz olej? Zobacz, w Kajosie. Kuba. W Kajosie olej. Ale zupa. Czarnidło, miód, co? Olej brudny. W Kajosie filtr jest tak jak Kuba ma. Mocno skowany. Łatwo to się wyciąga? No właśnie, kurde. Co tam masz? Jak tam masz zmocowanie? Na motylek jest. Chyba... Na motylek, dobra. A czysty czy brudny? Nie wiem, że jest jakieś tu dziadostwo. Pokaż. No, żebyś wiedział jak w ogóle wymienić filtr. A u mnie w becie, no to tradycyjnie, ja dzisiaj będę chciał założyć sobie siatkę na filtr do mnie. No ale syf. Po jednej jeździe, no ale syf. O, wiesz co, Kuba, idź do góry, do kuchni, tam jest taka siatka pomarańczowa. Dobra? Dobra. Ja założę sobie siatkę, żeby tu jak po piachach, czy po takich syfach jeździmy, żeby mi się to nie osadzało. Jest brudny? No jest, no nie był od nowego w ogóle czyszczony, dobrze. I co, łatwo się go wyciąga, czy nie? A nie ma takiej też trudności wielkiej. Siedzisko się łatwo? No właśnie siedzisko nie, bo trzeba porozkręcać milion śrubek tu od dołu, tu dwie śruby. A... Najlepiej u kół wyjdzie. Ciach, byk. No u mnie jeszcze szybciej. No dobra, im bardziej zawodowy sprzęt, tym łatwiejszy jest dostęp do filtra powietrza. Dzięki, no taką siatkę właśnie będę chciał, taki czepek założyć, tak jak miałem to w kusparnach. Bang, bang. Bang, bang. Jak Tomek, sytuacja? Już prawie opanowałem. A, opanowałeś. Kuba jako pierwszy wymienił olej. Ja jako drugi, no ale że Tomek mi pomagał, to nie mógł przyspieszyć swoich prac.
Czyli remis mamy, nie? Dzisiaj tak, Kuba wygra. Kuba kupuje paliwo. No, stawiasz paliwo. Ale czemu? No bo tata przegrał, a ja mi pomagał, czyli mamy remis, a ty zostałeś jako sam, to przegrałeś. No naprawdę. Nie. No jednak tak wyszło. To co, teraz wyzwanie skuter. Odpalamy i sprzedajemy. Jak odpali, sprzedajemy. Jak nie odpali, nie sprzedajemy, tak? Dobra. Na złom go oddamy. Czy damy komuś do remontu? Ktoś sobie weźmie. Ale nie, mówię, że komuś dać, żeby sobie ktoś po prostu to wyremontował, no. W ten sposób mówię. Tu mamy kable już wyszykowane do odpalenia skutera. Bus potrzebujemy, busa do tego. No i skutera potrzebujemy do tego. Oj, trochę najeździł ten skuter z nami, co? No, szkoda go. No, cały czas 13 tysięcy kilometrów. No w sumie nie wiadomo, ile Tomek zrobił, nie? No, nawet ile, nie. Ile miał, jak go kupiliśmy? Tysięcy. O, no 13. Tak? No to nic nie najeździł. Nic nie najeździł. On miał 13. No nic nie najeździł. Miał 13 i kupił, jak go Tomek kupił, to miał 13. No. Czyli 26 km zrobił. Kluczyki od busa już mamy. Będzie się działo. Teraz dojście do akumulatora. Tomek ma już wprawę, nie? Tak. Jak go wstawiacie? Odpali ten skuter, czy nie odpali? Kuba, odpali? Nie. Chyba nie odpali. Tragedia będzie, normalnie. Buzia. Buzia, Lazio, husky. To zobowiązuje ta wlepa. Żeby odpalił, nie, Tomek? Nie odpali, coś czuję. Ja, mi się wydaje, że ty po prostu za nerwowo odpalałeś, wiesz, I przez to po prostu wiesz na tej wirowli. Chciałeś szybko i rozrusznikiem cały czas czaskałeś, wiesz? On przygasał, bo może lamanety nie trzymałeś, wiesz? A jak nie odpali, to co z nim robimy? Kontenerek i na wyłom. Naprawdę? No a co zrobimy z nim? Suchy czy jest olej? Jest. Ojej, no jeszcze teraz się przewrócił na samą końcówkę swojego żywota. Jeszcze. Teraz siedzi. Oj, ja pamiętam, jak ty w deszczu nim jeździłeś. Jakie to fajne nagrywki powychodziły. I to jeździło. I to jeszcze jak, nie? Tamtą górkę podjechałeś prawie, nie? Pionową. Na slikach. Jak będzie 3-4, to mów ty, Tomek. 3-4. Jeszcze nie gada? Nic? Poczekaj, a to mało paliwa ma! Mamy odpalenie? Ale paliwo pokazywało, że jest. Czemu nie odpala? A, kluczywką? Tata, przecież wiesz, że tu nie ma już tego paliwa? Jest paliwo. Jest paliwo. Był zalewany na wirowni. To jest skuter enduro. To jest nasz skuter enduro, słuchajcie. Czekaj, muszę go... Nie. Zaczerujesz go? Facyjka! Jazda. Nie odpali. Nie. Czyli na złom idzie. No to może jakaś pierdółka jest i może jak go się zrobi, to sprzedamy. Z zyskiem jakimś. Nie, damy go komuś. W prezencie dasz? Damy. Wirownik komuś damy, jakiemuś widzowi? Tak. No to słuchajcie, naprawimy go. Nie będziemy. Akumulator ktoś musi kupić, jak będzie odpalał, jeździł, to praktycznie tylko akumulator jest do kupienia, nie? Ja go dostałem w prezencie od Klaudii i damy go komuś w prezencie. Dobrze. Tak jest. A jest przystosowany do jazdy enduro, nie? Jest mocno przystosowany. Mocne górki od razu. Mamy mocno przystosowany skuter do jazdy w terenie. No mówię wam. I takie postanowienie. Jak odpali... Jak odpali, to dostanie go widz jakiś od nas.
Będzie git. Szkoda, bo to dwa. Co miesiąc oleje wymieniane. Szkoda. Świece. Wszystko doglądane. W terenie nie jeździł. A, bo ja wiem, dlaczego to nie chodzi. Dobrze. Jestem w transie. No Tomek, teraz to mi tu wjazd zrobiłeś, wiesz? Dobra, dobra. A, bez jednej, no to tak. Dawaj, dawaj. Co? Black, kiba. 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 Nara. Hejos. 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 Nara. Żółwson. Hejos, Żółwson.